być strażakom na początek? No, przede wszystkim bezpiecznych zawodów, bo tak jak pani wspomniała wcześniej, dzisiejsza aura no, nie jest sprzyjająca, dlatego niektóre konkurencje zostaną ograniczone ze względu na bezpieczeństwo strażaków, którzy biorą udział w tych zawodach. Bardzo się cieszę, że dzisiaj aż 29 drużyn przyjechało, bierze udział w tych zawodach. To jednak świadczy o dużej aktywności straży pożarnych na terenie naszego powiatu. Oczywiście warto też tutaj wspomnieć i podziękować wójtom, którzy no, nie szczędzą środków na ochronę przeciwpożarową. Bardzo dużo pieniędzy, które są desygnowane z budżetów gmin, są po prostu stosowane jako wkłady do projektów i dzięki temu udaje się kupować nowy sprzęt, nowe samochody i to bardzo cieszy. Także na dzień dzisiejszy uważam, że ta ochrona przeciwpożarowa na terenie powiatu bielskiego działa bardzo dobrze. Dzisiaj ten zakres działań strażaków on jest już bardzo, bardzo rozszerzony, bo choćby ostatnie wydarzenia sprzed miesiąca pojawiły się pierwsze ogniska ptasiej grypy na terenie naszego powiatu i to właśnie strażacy z ochotniczych straży pożarnych przy wsparciu Państwowej Straży Pożarnej brali aktywny udział w bieraniu tych zarażonych ptaków i dostarczaniu do utylizacji. Czyli tutaj jakby po raz kolejny strażacy pokazują, że zawsze można na nich liczyć. Z naszego powiatu młodzieżowe drużyny pożarnicze, drużyna żeńska z Chotyłowa i drużyna chłopców z Krzewicy, gmina Międzyrzec, zajęły pierwsze miejsce na zawodach wojewódzkich i w miesiącu sierpniu będą reprezentowały województwo lubelskie na zawodach krajowych. Jest to ogromny sukces i tutaj raz jeszcze przekazuję ogromne słowa uznania i gratulacje tym właśnie zwycięskim drużynom. Ja bardzo często jeżdżąc na te zawody, to z wielką naprawdę dumą i satysfakcją przyglądam się aktywności tych strażaków. Oni po prostu, to są prawdziwi pasjonaci. Tak jak zawsze szybko potrafią przyjechać na miejsce zdarzenia, tam gdzie ludzie potrzebują pomocy, taką też aktywność właśnie pokazują podczas zawodów. Także wielkie słowa uznania dla nich. To podsumowanie trzech etapów gminnych, międzygminnych. Dzisiaj się spotykamy, żeby wyłonić zwycięzcę powiatowego na naszym szczeblu. No i zobaczymy, komu się to uda. Mamy drużyny, 10 drużyn żeńskich i 19 męskich, także dość sporo. Ze względu na pogodę musieliśmy trochę zrezygnować z jednej konkurencji, mianowicie sztafety, no ale tak jak w straży, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Maj i czerwiec jest dość gorący, oprócz tego, że bardzo dużo wycieczek do nas, do jednostek straży, bardzo dużo pikników, bardzo dużo różnych przedsięwzięć, gdzie uczestniczymy. Maj od zawsze był, wiadomo, z 4 maja związany jako z Dniem Strażaka. Rozpoczynamy praktycznie miesiąc ochrony przeciwpożarowej. To się dobrze wpisuje w tą profilaktykę, bezpieczeństwo, które za moment też będziemy i wszystkim opowiadamy przed wakacjami. Trzeba zadbać o siebie, o to bezpieczeństwo, żeby spokojny wypoczynek mógł się odbyć. No i najważniejsza rzecz, żeby nikomu się nic nie stało. Co roku jest różnie, aczkolwiek w tym roku ilość zdarzeń jest naprawdę dużo mniejsza. Szybkie przejście z zimy do okresu takiego wiosennego, późnego spowodowało, że mieliśmy mniej pożarów traw, mniej pożarów łąk. I chyba z jednej strony jest to dobre, bo chronimy środowisko naturalne i przyrodę. Każdy nasz wyjazd to jest związany z tym, że coś się dzieje i przeważnie dzieje się coś niedobrego. Więc chyba prewencja zadziałała w tym roku. Pamiętajmy o tym, że każda OSP jest stowarzyszeniem, mają swój regulamin, mają swoje przepisy, pod które podlegają. Już wewnątrz tych OSP możemy zobaczyć, że bardzo mocno jest to pilnowane. Tak jak dzisiejsza obsada, wiadomo, dowódca placu, ze względu na to, że komenda jest też współorganizatorem, jest strażak z Państwowej Straży Pożarnej, ale poczet flagowy, są to strażacy ochotnicy.
i myślę, że nie ma co tutaj mówić, stają na wysokości zadania. Thank you.